dzisiaj wasza drużyna wygrała i zremisowała. Ty grałeś tylko w jednym meczu. Jak ci poszło? To znaczy poszło mi może nie najlepiej, ponieważ no miałem małą przerwę, trochę nie trenowałem z powodu choroby. No, ale teraz powoli będę dochodził do siebie. A ogólnie jeżeli chodzi o drużynę, no to drużyna jest młoda i jest szansa, żeby awansować w tym sezonie. Także jest wielu ambitnych chłopaków, którzy chcą grać w piłkę, chcą się uczyć. Także myślę, że powinno być dobrze. A co porabiałeś, jak rozstałeś się ze Świtem? Przeszedłem do Targówka, to też jest liga okręgowa. Tam też była napinka na awans. No niestety tam nie wyszło, odpadliśmy w barażach. Jak odpadliśmy, to już wszyscy się rozeszli w swoje strony. Ja poszedłem za trenerem i wcale tego nie żałuję. Czyli grałeś tylko tam rok, tak? Tak. Teraz jest to twoja nowa drużyna i to już jest pierwszy sparing wasz? To jest mój pierwszy sparing w tym zespole. Aha, a trenujesz już długo z nimi? Tak naprawdę to byłem na 3 treningach, 4, bo byłem chory, tak jak mówiłem, miałem przerwę. A będziesz odwiedzał Nowy Dwór? No będę, jasne, pewnie, że będę. Daleko nie masz? Ostatnio nawet byłem na meczu. Okay. Dzięki za wywiad, na razie.